poprzedniego odcinka jeszcze. Dzień dobry, z samego rana właściwie, bo ja to nagrywam dosyć wczesną porą, nie wiem, która jest godzina, nie mam zegarka. Ale postanowiłem na szybciora, póki mam czas, wolny przestrzał, to nagram jakiegoś szybkiego vlogaska. Ktoś w komentarzach zapytał mnie, abym opisał jakąś swoją ciekawą pracę, którą miałem, bądź jakiś zawód, który wykonywałem. Co mi się spodobało, bo jest to dosyć ciekawe pytanie. Ja generalnie za dużo zawodów w życiu nie miałem i też za dużo nie przepracowałem niestety. Z jakichś takich ciekawszych... Rozkładałem kiedyś chemię w Rossmanie i to było pod Warszawą. Jechałem tam na nocną zmianę, chyba na pierwszą czy na drugą w nocy i kończyłem o świcie, a nie było wtedy jeszcze autobusów powrotnych do Warszawy, więc niekiedy wracałem na przykład 2,5 godziny na piechotę autostradą, co było fantastycznym przeżyciem i bardzo szybko stamtąd spierdoliłem i nie życzę nikomu rozstawiać chemii ani psiego żarcia w takich sklepach, szczególnie na nocną zmianę. Myślałem, że się zajebie, a niestety do roboty fizycznej się nie nadaje. Ale przechodząc do ciekawych zawodów, miałem tylko jeden taki, który kurwa zapamiętam do końca życia, ze względu na ludzi, których tam miałem. Miałem tam w ekipie laskę, która była taką totalną kurwa dziewczyną, teraz nie wiem jak to się nazywa, taką modelka wannabe. To było na pierwszym roku mniej więcej studiów, chyba, albo pierwszy, albo drugi. Kiedyś wrzucałem do sieci foty, jak mam blond włosy, to mniej więcej w tym okresie było, bo się farbowałem. Po co, nie wiem. W każdym razie, miałem w ekipie taką laskę. Ta strasznie, kurwa, uważała się za, nie wiem, za modelkę albo za jakąś taką osobę obytą. Nie była w ogóle przy hajsie, nic, nie miała żadnych kontraktów, reklamowych, nie była, kurwa, modelką. Nie była brzydka, muszę przyznać, była naprawdę całkiem ładna, ale tam farbowane włosy, kurwa, kasztanowy kolor, rudawy, wtedy taka moda była na takie włosy i tak dalej, obcisłe stroje, kurwa, jakieś takie dziwne paszki, inne gówna. Generalnie... To już nie będę sobie schlebiał, ale troszeczkę, że tak powiem, na mnie leciała. Ja oczywiście wtedy ważyłem 30 kg mniej, więc możecie sobie wyobrazić, że nie wyglądałem jeszcze jak potwór. Tam trochę, już nie wchodząc w szczegóły, bajrowaliśmy, ale nic oczywiście z tego więcej nie było, bo nie chciałem sobie robić burdelu w robocie i dzięki Bogu, bo przy tym wszystkim, że była bardzo uroczą i miłą dziewczyną i pozdrawiam ją, to była niestety totalnym, kurwa, ćwierć inteligentem. Niestety, no była po prostu głupia, więc wątpię nawet, żeby to oglądała. W każdym razie była też druga laska, która była, wierzcie mi, dosłownym przeciwieństwem tamtej, bo była zajebiście inteligentna, ale była, no z ręką na sercu powiem, jedną z najbrzydszych osób, jakie w życiu, kurwa, widziałem. Oba, okulary to może nie jest jeszcze jakiś super minus, poza tym, że były, kurwa, wielkie, ale ulizana fryzura, że jej głowa przypominała penisa po prostu, rozciągnięte jakieś wełniane, stare, kurwa, swetry nosiła, jebało od niej, nosiła jakieś, kurwa, zużyte trampki, ale tak jak mówię, była przy tym wykurwiście inteligentna, krzyżówki, sudoku, kurwa, kto coś nie wiedział, nie wiem, graliśmy w quizwanie, kurwa, kto coś nie wiedział, to ona widziała, kurwa, na wszystko po prostu widziała odpowiedź, wszyscy ją tak lubili, no bo była inteligentna, aczkolwiek nigdy jej, kurwa, przez szmatę na kiju nawet nie tknął, mimo że starała się różne kroki działać w kierunku niektórych z nas. I był jeszcze, kurwa, jeden koleś, czyli mnie niesamowicie wkurwiał, dziewczyny go akurat lubiły, ale on mnie niesamowicie wkurwiał. Wiem mniej więcej, jak zachowują się ludzie, którzy są zjarani zielskiem. I też się tam zdarzało parę razy pojarać i obracałem się w towarzystwie swojego czasu, które dosyć dużo jarało. Więc wiem mniej więcej, jak taka osoba się zachowuje. Ten koleś musiał, kurwa, kopcić dzień w dzień przynajmniej, kurwa, nie wiem, 10 gram, kurwa. Wiem, że to by pewnie nie żył, ale ja pierdolę, ten koleś był non-stop skopcony, mimo że nigdy w życiu go nie widziałem, żeby, kurwa, trzymał jointa w ustach. Nigdy. Jebało od niego marychą, nie wiem, czy, kurwa, jak szedł do pracy, to jarał, czy jak wracał, czy, kurwa, na każdej przerwie jarał. Nie mam żadnego pojęcia, nigdy go nie widziałem z jointem w ustach, ale był non-stop, kurwa, zjerany, taki zarośnięty. Teraz to się nazywa hipster, kurwa, wtedy był taki po prostu żulek. Co prawda nie pił, ale ten. I nie dość, że się, kurwa, jebany wszystkiego bał, dźwięków, kurwa, że ktoś wyskoczy, nie wiem, czy już miał po prostu wyprany mózg, to jeszcze cały czas pierdolił o jedzeniu, kurwa, non stop. I cały czas z pracy, nie wiem, chyba stara mu robiła, bo nie widzę, żeby on sobie sam, kurwa, potrafił robić kanapki. Przynosił mu ciągle, kurwa, sandwicze i je wpierdalał w robocie, kurwa, non stop. Mimo że tam mieliśmy tam catering, wychodziliśmy czasami grupą, kurwa, do knajp i tak dalej, to nie. On, kurwa, twardo brał swoje kanapki i je wpierdalał. Ale żeby tego było mało, to, kurwa, potrafił jeszcze raz na jakiś czas do roboty, kurwa, przyjść ze swoim przypierdolonym umysłowo psem. Takim wielkim, skurwysyńskim dogiem, kurwa, ogromnym. Wyobraź
wyobraźcie sobie. I ja w ogóle nie wiem, kurwa, kto mu pozwolił przychodzić ze zwierzęciem do roboty, ale chuj, on przeprowadzał takiego wielkiego, kurwa, doga, który, no ja nie wiem, no miałem parę psów w życiu, więc śmiało stwierdzam, że ten pies miał, kurwa, ADHD po prostu. No był pierdolnięty totalnie, po prostu biegał, kurwa, szczekał, wył, był pojebany, no nie wiem, co się, kurwa, w domu u nich działo. Tak czy siak był pierdolnięty i ten koleś, kurwa, cały czas jeszcze, kurwa, karmił go tymi jebanymi kanapkami. Nie wiem, może w kanapkach, kurwa, coś było. W każdym razie to była jedna z najbardziej popierdolonych ekip ludzi, z jakimi kiedykolwiek miałem styczność. A wracając do tego, w ogóle, co my tam robiliśmy. Generalnie mieliśmy takiego zajebistego vana. On był pomalowany na kolorowo sprayami. Generalnie jeździliśmy po Polsce i rozwiązywaliśmy kryminalne zagadki.